uciekam, ale wieczny atak od samego początku, brak nowa, kosi pod pachę, ten uciekający tu koło pozatorem, cały czas naciska goniący, prowokuje do błędu, zbliża się, wchodzi pod pachę, rzuć oddech na plecach, na pewno Neymar to czuje, teraz w czerwonym aucie, jadąc w dół, delikatnie odhamował, przez to zmusił Rahimowa do błędu, ale mimo to przewaga bardzo duża po stronie goniącego